wprowadzamy do ruchu i testujemy maszynę z napędem bateryjnym firmy MineMaster Rowmaster 1.8KE. Jest to maszyna, która służy do zabudowy kotew ekspansywnych i wklejanych o długości 1.8. Posiada 5 ogniw bateryjnych sodowo-niklowych. Idea tej maszyny polega na tym, że ma na bateriach dojechać na oddział górniczy. Maszyna podczas pracy, czyli zabudowy kotew, jest podpięta do sieci kopalnianej 500 V. Na pewno to było duże wyzwanie dla naszej firmy, jeśli chodzi o stworzenie tej maszyny. KGHM oczywiście jest nastawiony na tą zieloną energię, dlatego no, producenci idą w tę stronę. Nie? No, zresztą cały świat idzie w tą zieloną energię i te spaliny chce jak najbardziej wyeliminować. Cicha jazda, praktycznie maszyny nie słychać na oddziale, jak się jeździ. Zobaczymy, jak maszyna elektryczna będzie reagować, właśnie pracować w takich warunkach. Są wrażenia, są emocje, maszyna jest naprawdę fajnie zrobiona.